takiego sympatyczniejszego. A moim gościem jest przedstawiciel Radia Rebeliant. Zaraz go zobaczymy zresztą. Dobry wieczór Państwu, Harzyński na żywo w Resecie Obywatelskim. Witam Cię, Michale. W innych progach Resetu. Bardzo miło witać Cię i po raz pierwszy rozmawiać praktycznie, taka jest prawda, ale już się znamy, już jesteśmy na Ty. W dodatku już dostałem zaproszenie do Radia Rebeliant, więc jest wszystko fajnie. Czy zgodzisz się ze mną, że decyzja Państwowej Komisji Wyborczej jest dla koalicji 15 października podwójnie dobra, bo sumka niezła zostanie odjęta PiS-owi, jednocześnie jest przykryta historia z kontrasygnatą premiera dla prezydenckiej nominacji, która wyszła... Sędziego komisarza w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Czy to jest, ona jest potrójnie dobra, ponieważ wskazuje pewne standardy kampanii wyborczych, bowiem no już nie będzie tak miło, żeby robić spoty za publiczne pieniądze, za pieniądze rządowe robić partyjne spoty, może tak. Za nasze pieniądze, znaczy za nasze pieniądze, ale tej puli rządowej, ponieważ są jeszcze pieniądze nasze, ale partyjne. No tak, tak, generalnie za publiczne pieniądze, nie za partie rządowe, po prostu pieniądze, budżet, czyli pieniądze społeczeństwa. W tej części budżetowej, które nie są pieniędzmi partyjnymi. Tak. To jest bardzo dobra rzecz. Przykrywa kilka innych rzeczy. Znaczy przykrywa tą nieszczęsną kontrasygnatę premiera. Przykrywa też, delikatnie mówiąc, nieporozumienia w koalicji rządowej, bowiem wbrew pozorom decyzja o tym, że nie będzie kredytu 0% wcale nie jest ostateczna, bo pan minister Paszczyk i cała połowa PSL-u mówi, że kredyt 0% będzie, tak? Że oni znajdą te środki w puli budżetowej środków na mieszkalnictwo. Więc tak naprawdę decyzja PKW przedłużana, wyciągana, taka dopychana lekko kolanem jest świetna. Ale dobra, to, że... proponuję, zacznijmy od tego, co jest przykrywane i potem przejdziemy do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Czyli sprawa najpilniejsza w ostatnich dniach. Jak ty widzisz to, co się wydarzyło? Bo każdy z nas może powiedzieć inną historię, tak? Więc jestem ciekaw twojej historii, co tam się wydarzyło w tych gabinetach władzy. Czy są dwie hipotezy i obie uważam za w pełni zasadne. Znaczy hipoteza pierwsza, że na poziomie politycznym sekretariatu ministra Berka podjęto decyzję, że to nie jest dokument polityczny. Uznano, że to jest tak, nominacja profesorska, wyznaczanie sędziów do prowadzenia wyborów w izbach Sądu Najwyższego, tego typu postanowienia prezydenta, ordery, ordery są samodzielne, samoistne, a jakieś inne decyzje prezydenta, które wymagają kontrasygnaty premiera, są techniczne, a nie polityczne. Hipoteza możliwa, ponieważ tutaj był bardzo ciekawy wpis Waldemara Kuczyńskiego o tym, współpracownika premiera Mazowieckiego, że tego typu decyzje też były decyzjami technicznymi i że premier tak naprawdę często ich nie wczytywano się tak głęboko, to sprawdzano tak, format aktu, treść mniej więcej, przywołanie, żeby nie było jakiejś kiksa, przywołanie nie tych przepisów. Druga hipoteza jest taka, że była pewna... Moment. No to jeszcze a propos tej pierwszej. No miło mi, że na naszej antenie jest ktoś, kto z pełną wiarą to przyjmuje i to jest, dziękuję, musieliśmy to prawda wypożyczyć kogoś takiego z Radia Rebeliant, ale to sympatyczne. A ja powiedziałem, to jest jedna z dwóch. Tak, ale najpierw podkreślę, że fajnie, że coś takiego poszło. I droga władzu, u nas coś takiego było powiedziane, tak? Nie, i tak trochę żartuję, nie? Ale tutaj na korzyść tej wersji jest to, że minister Berek absolutnie nie jest politycznym ministrem, to jest kancelista po prostu. I kiedy mówi to Waldemar Kuczyński, który był szefem gabinetu premiera Tadeusza Mazowieckiego, to on wie, jak się władzę wykonawczą robi po prostu. Tam naprawdę jest kilkaset tych podpisów. I tak mogło być, nie? No ale to brzmi mało przekonująco ze względu na
konflikt między Pałacem Prezydenckim a Pałacem Rady Ministrów i no, troszkę można nie wierzyć. Można, dlatego też hipoteza numer dwa, która wjechała na pokład, jest równie prawdopodobna, a ta hipoteza rozbudowana przeze mnie troszeczkę, to jest hipoteza o tym, że był pewien deal między Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem. Tu składał się z kilku elementów. Pierwsza rzecz, Andrzej Duda zachował się lojalnie jako listonosz w Pekinie i przewiózł do Pekinu list od Tuska do przywódców chińskich w sprawie granicy białoruskiej. Wiemy o tym liście, o tej propozycji, o tych naciskach my się dowiedzieli bardzo późno, notabene z prasy niemieckiej, a nie z prasy polskiej. W prasie niemieckiej pojawiły się teksty, że oto rządzie kanclerza Scholza bierz przykład z Polski i jej asertywności, przywaliła Chińczykom, przywaliła Białorusinom za pomocą Chińczyków i presja na granicy lekko spadła, ponieważ Chińczycy obawiają się, że Polska w związku z presją migracyjną zamknie przejście kolejowe, czy zamknie granice, w tym przejście kolejowe, które jest kluczowe dla eksportu chińskiego do Europy, więc Chiny z obawy na to, że my to możemy zrobić, nacisnęły na Łukaszenkę i ten zmniejszył presję. Drugim elementem tej układanki teoretycznym, tak, jest to, że Andrzej Duda bardzo miękko łyknął kandydata na komisarza, polskiego komisarza, który jest kandydatem bardzo ciekawym, to jest kandydat techniczny. Piotr Serafin, dodajmy, a komisarz Unii Europejskiej. Tak, to jest człowiek Donalda Tuska. Człowiek, który zna doskonale Brukselę, administrację brukselską, ale nie jest politycznie, to nie jest nazwisko polityczne, tak? To nie jest, przepraszam bardzo, były minister w rządzie Tuska, to nie jest szef jego kancelarii, to nie jest szef klubu. To jest pierwszy komisarz polski, nie tylko, bo zazwyczaj komisarzami byli jednak politycy z wewnątrz, który nie przeszedł ścieżki politycznej. Żadnej. On był tym, który doradzał, szefował gabinetowi, koordynował. To nie jest minister Bieńkowska. Tak. To nie jest Wojciechowski. To nie jest Danuta Hibner, która była główną negocjatorką, szefową kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, ministrem w rządzie Cimoszewicza. To nie jest Janusz Lewandowski, dwukrotny minister, poseł do Europarlamentu, człowiek, który coś politycznie ważył. To jest kandydatura podobna do kandydatur komisarzy przejściowych pomiędzy Danutą Hibner a Lewandowskim i Januszem Lewandowskim a Bieńkowską. To są kandydaci techniczni, to byli kandydaci techniczni. Więc jest pytanie, więc dlaczego Donald Tusk postawił na tego człowieka? Bo ten człowiek zna doskonale Brukselę i będzie realizować polskie interesy jeszcze mocniej niż kandydat polityczny. A przypomnę, zbliża się polska prezydencja w styczniu, a de facto ona już trwa, ponieważ prezydencja węgierska jest do kitu. Nikt nie ma zaufania do Węgrów, więc Orban jest na marginesie politycznym. On nie proponuje żadnej agendy realnej. I możliwy jest taki układ, że to jest ten trzeci element tej układanki. Andrzej Duda nie będzie demolować polskiej prezydencji, bo były takie plany Dudy, żeby wtrącać się w prezydencję, żeby ją trochę demolować, jeżeli byłby w wariancie, że jest Donald Tusk premierem, albo wpływać wyraźnie, się promować na tej prezydencji, jeżeli kolejnym rządem byłby rząd PiSu. To była taka układanka pod Beatę Szydło, bo on chciał wypromować sobie Beatę Szydło. To nie wyszło, Beata Szydło wypada z gry. Tutaj zupełnie inna układanka w polskim parlamencie, więc być może Andrzej Duda sprzedał parę podpisów Tuska pod swoimi postanowieniami w zamian za to, że będzie w miarę grzeczny, mówię w miarę, bo on jest nie do końca poczytalny, będzie w miarę grzeczny w czasie polskiej prezydencji. Ona będzie kluczowa dla nas, ale także kluczowa dla Unii, bo to my wyznaczymy program polityczny Unii Europejskiej na 5 lat, bo to pod polską prezydencją ten program się będzie pisać. To będzie coś naprawdę niesamowitego. Ale powiem ci, że dla mnie jest tutaj coś
coś nie tak, dlatego że wynikałoby, że Szczwany Lis, wyjątkowo Szczwany Lis polityczny, jakim jest Donald Tusk, spotkał się z Andrzejem Dudą i uzgodnili, że 1-1, ja ci dam to, ty mi dasz to, równo i poszli do domu. No taki, tak z Tuskiem się nie rozmawia. Ja bym się nie zdziwił, a to jest taka moja hipoteza, nie? No tak jak od razu wystrzeliłem po dowiedzeniu się o tej informacji, że chodzi o Serafina, to było dla mnie oczywiste, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ten pan, nazwiska nie pamiętam, sędzia, który został, jest naszym bohaterem tej historii i który ma mieć wpływ na wybór szefa Izby Cywilnej. Mówi się, że będzie to powtórny wybór obecnej przewodniczącej. Nie zdziwiłbym się, tak daje 20%, gdyby kogo innego wybrał. Kogoś neutralnego, po prostu gdzie obie strony będą zadowolone. No bo wtedy byłoby to naprawdę jakiś, bo tak na to wychodzi Tusk, okej, no ma tego, tutaj całkowita kompromitacja, musi poświęcać człowieka bardzo zacnego i szanowanego, żeby on udawał, że to jest to, no coś jest tutaj za mało, także mi się wydaje, że to nie, że coś więcej jest coś w tym dealu. Natomiast... Chyba co? Oczywiście, ja się z tym zgadzam, że tutaj mogą jeszcze wchodzić w punkty 4, 5, 6, 7, tak, o których my nie wiemy, znaczy na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego odczytać z różnych tąpnięć. 6 i 7 Tusk będzie mógł powiedzieć, okej, okay, teraz wam powiem, tak wyglądał deal, ale mamy to i to. Na teraz on musi udawać że och kurczę, podpisałem, no jej podpisałem, co pan mi dał, panie ministrze, no, ojej, co dałem. No to tak na teraz to wygląda. Natomiast jeszcze co do czasu i miejsca akcji, sprawdziłem, że ten statek, ten okręt, na którym spotkali się Duda z Tuskiem, to właśnie był kilkunasty dzień sierpnia. 17 sierpnia obie nominacje zostały podpisane, obie, tego samego dnia, tutaj palec, żeby był widoczny, zarówno dla Serafina, jak i dla, kurczę, cały czas nie tego będę... sędziego, który przeprowadza wybory w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Wtedy mam kamerę razem z... On internetem i nie zapisałem, sorry, nieprofesjonalne. A dwa czy trzy dni wcześniej byli na tym statku, więc tam jakaś ważna rozmowa co do najbliższych planów nastąpiła. Już Kaczyński, któremu w ogóle gacie się po prostu trzęsą, nawet już nie krytykował tego spotkania, to zawsze robił. W przypadku czy Marcinkiewicza, czy Dudy, czy różnych takich, że ktoś poza jego wiedzą, bo na pewno było to spotkanie poza wiedzą Kaczyńskiego, to jest oczywiste. No i mamy ten pasztet. I właściwie gdyby nie to dzisiejsze wydarzenie, to by się tak miętniło w mediach. Dzisiaj był mecenas Wawrzynkiewicz, europoseł, gościem w Faktach po Faktach. I już nawet nie było pytania o to. Pytania już tylko dotyczyły tylko sprawy PKW. A przecież wiadomo, że mecenas Wawrzynkiewicz był jednym z najbardziej działających w sprawie praworządności. Czyli po prostu ranga zdarzeń po prostu się zmieniła. Znaczy może nie zmieniła, tylko rangę tego zdarzenia z neosędzią po prostu wyparło to wydarzenie. I tak to w mediach wygląda. Tak, dodatkowo też wyparło ciągnącą się historię od ubiegłego tygodnia, a de facto od połowy sierpnia. Mówię tutaj o nieszczęsnej polityce kadrowej ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wieczorka z Lewicy, który wybrał sobie prezesa sieci Łukasiewicz, pana Cichockiego z SGH w Warszawie z koneksjami z Łodzi, który zajmuje się, delikatnie mówiąc, upychaniem kolegów Lewicy i części Koalicji Obywatelskiej w instytutach sieci Łukasiewicz. Są takie dwa duże wywiady dla Polska Press dyrektorów, którzy odchodzą ze stanowisk sieci Łukasiewicz, Instytutu we Wrocławiu i w Łodzi. We Wrocławiu chodziło o tego nieszczęsnego późniejszego wiceministra sprawiedliwości,
który zatankował sobie samochód służbowy, służbową kartą, będąc na urlopie bezpłatnym w związku z odchodzeniem, na urlopie bezpłatnym w związku z odchodzeniem do resortu sprawiedliwości, pojechał sobie na urlop. A w sprawie Łodzi to dotyczyło upchnięcia w instytucie, uwaga, polityka, znaczy osoby związanej z Platformą Obywatelską lokalną, to raz, za którą ciągnęła się sprawa nieprawidłowości w tymże instytucie, to było bardzo ciekawe, a drugą taką osobą był były policjant Berger, który uchodzi za osobę związaną z Dariuszem Jońskim, były radny Lewicy, były prezes rozdania Lewicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, człowiek znany w Łodzi, to jest człowiek, który otwiera każde drzwi, przez kilkanaście lat rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, to jest nazwisko. To jest człowiek Darka Jońskiego. No i ten człowiek też był upychany metodą młotka kolanem, tak siłowo, nachalnie. I jest po prostu pytanie, czy pan minister Wieczorek panuje w ogóle nad polityką kadrową w podległej sobie sieci, czy sobie zdaje sprawę z tego, kogo ta sieć zatrudnia, jak ci politycy są upychani. No 40 tysięcy złotych pensji. Budzi, znaczy powiem tak, w instytucji naukowej to budzi naprawdę, znaczy to budzi, robi wrażenie, tak? Ponieważ takie pensje w instytucjach naukowych są bardzo rzadkie, tak? Jeżeli mówimy o pracownikach merytorycznych. Tak. Te 40 tysięcy przy okazji, kiedy trzeba było zwolnić część pracowników, ponieważ się budżet nie spinał, pensja dyrektora była niższa od zastępcy. No to tak, teraz, że dzieje się, mamy depisizację, ale jednocześnie depisizacja związana jest z repisizacją, co jest przykre. Ja jeszcze później powiem o pewnym wydarzeniu. Tu jeszcze chciałem nawiązać do... Nie, proszę, jeszcze a propos tego. Czy za to przeproszono, za tych państwa z Instytutu Łukasiewicza, czy nie? Znaczy to jest tak, przeproszono za pana Ciążyńskiego. Nie, ja pytam o pana państwa z Instytutu... Gdzie tam? To ten wywiad łódzki przeszedł bez echa. Ani Darek Joński, ani Platforma Obywatelska Lokalna, ani też Platforma na szczeblu krajowym, ani minister Wieczorek, ani jego zastępczyni była pani rektor Zatu Zielonogórskiego, to zajmuje się siecią Łukasiewicz na co dzień, tak roboczo. Nie było ani słowa, tak? Rozumiem. No to tak się zaczyna niestety, tak się zaczyna coś, co później się kończy, ale ja chciałem powiedzieć, że w sprawie pana podróżnika ja ci powiem, że moim zdaniem to była dobra PR-owa de facto akcja, dlatego że to jest trochę jak z panią premier Norwegii, która poszła do sklepu, kupiła sukienkę i kiełbasę, kartą zapłaciła i podała się do dymisji. I tu w zasadzie jest to samo. Pojechał za granicę, zapłacił kartę i podał się do dymisji. Tak byśmy chcieli, żeby te standardy wyglądały po prostu i przeprosił, nie? I to wiesz, jak ludzie oglądają, że jakiś wiesz, chłopak od koszulek, wiesz, przewalił 500 milionów złotych i wszyscy uważają ze strony tamtej, po której jest, że wszystko jest okej, okay, nie ma żadnego przepraszam, nie ma żadnego wyjaśnienia, wszystko jest okej, okay, a po tej stronie jest człowiek, który zapłacił 600 złotych kartą i przeprasza, podaje się do dymisji i tak dalej, to PR-owo moim zdaniem to jest dobre, naprawdę, mówię to zupełnie poważnie. Natomiast rzeczywiście żenująca jest sprawa, jeśli wychodzi coś takiego, jak mówisz o tym Instytucie Łukasiewicza, przecież wiadomo, jakie są naukowe... Znaczy, dokładnie to chodzi o sieć, znaczy, to są dwa instytuty. Tak, ja wiem. Ja nie słyszałam o innych tego typu przypadkach, aczkolwiek one się mogą zdarzyć. Zawsze instytucja to jest, ale rzeczywiście ceny ETS... wynagrodzenia tam, no wiemy, jak wyglądają w tej branży. Ja tutaj mam, jeszcze wracając do naszego tematu dnia dzisiejszego, jest pytanie słuchacza, widza, Jacek Nowak, ja mam takie głupie pytanie, a nie, bo wcześniej jeszcze pisze ktoś, czy przypadkiem Izba Cywilna nie będzie
Właśnie to jest to. Ja mam takie głupie pytanie, która Izba Sądu Najwyższego będzie rozpatrywać odwołanie PiS-u arystów do decyzji PKW. Czy to przypadkiem nie będzie Izba Cywilna? Nie wiem, ale tak pytam. Nie, nie będzie. Nie będzie. Będzie Izba Nadzwyczajnej, skargi na, Izba Spraw Publicznych i Skargi Nadzwyczajnej, taka właśnie ziobrowa, 100% ziobrowa tak. Izba. Ale tak jak powiedzieliśmy, tak jak powiedzieliśmy, jak, bez względu na to, jaki będzie wynik, to kurek do wypłaty ma minister Andrzej Domański i nie zamierza go, zawaha się go użyć, żeby powiedzieć. No tak, tylko się pojawia problem, który jest bardzo ciekawy. Czy jeżeli Izba, której nie uznajemy, uchyli uchwałę PKW i PKW w wyniku tego uchylenia podejmie nową uchwałę o przyjęciu rozwiązania PiS-u, to czy Andrzej Domański będzie mógł... Ale dlaczego PKW ma przyjąć... Bo tak mówi kodeks wyborczy, że jeżeli się uchyla uchwałę PKW, to PKW w drugim rozdaniu przyjmuje sprawozdanie finansowe, ale może mieć zastrzeżenia tylko. Ale kto ma? Po jakiej decyzji? Po czyjej decyzji? Po decyzji Sądu Najwyższego. No nie, na pierwszy raz. Znaczy, dzisiaj oglądam bardzo dużo komentarzy, ale to jest akurat taka kwestia. Jest pierwszy raz słyszę, żeby ktoś coś takiego... Znaczy, to jest tak. PiS-owi, jak i innym komitetom wyborczym przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. Takie odwołania przeżyło razem, Nowoczesna nie złożyła, razem złożyło takie odwołanie i zawiesiło sobie postępowanie i jeszcze poprzedniej kadencji, tej pierwszej, 15-19, dostawało subwencję, ponieważ postępowanie w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego było zawieszone, bo oni złożyli wniosek do Trybunału, a Trybunał schował do szuflady. I teraz jest pytanie, bo z kodeksu wyborczego wynika, że jeżeli wpływa zażalenie na uchwałę PKW, Izba Nadzwyczajna może zgodzić się z PKW, ale może uchylić uchwałę. Jaka izba? Izba Nadzwyczajna, Izba Spraw Publicznej i Kontroli Nadzwyczajnej. No dobrze, my tej Izby nie uznajemy. Okej. Tylko, że zgodnie z przepisami, po uchyleniu uchwały PKW przez tą Izbę, której nie uznajemy, PKW ma obowiązek przyjąć kolejną uchwałę. Nie, no to nie uznajemy, to nie uznajemy. No jest nie koniec, kropka. No, jacyś goście przy ciasteczkach po prostu sobie stwierdzili. No to po prostu na... No dobrze, ale teraz czy PKW, które zachowywało się tak, jak się zachowywało do tej pory, czyli bardzo tak zachowawczo, czy w tej sprawie nie podejmie drugiej uchwały? Bo to jest możliwe. No bo większość jest po stronie koalicji 15 października. No dlaczego miałoby nagle zmienić? Tylko, że oni odrzucili to sprawozdanie Komitetu Frankiewicza, Komitetu Blok Senacki. I Komitet Frankiewicza się będzie odwoływać. Komitet Zygmunta Frankiewicza, który jest notabene w klubie. Okej, ciekawa rzecz, jeśli tak się stanie, to wyjmę taśmę, że u nas pierwsi to powiedzieliśmy, ale dotychczas jakoś nikt nie mówi. No, po prostu zasada jest taka, że teraz idzie do Izby Nadzwyczajnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i jeśli oni to odrzucą, to Domański po prostu nie wypłaca pieniędzy. Dobrze, czy to jest tak, to rozumowanie jest okej, tylko ono nie uwzględnia tego wątku, że mamy kolejną, ponowną uchwałę PKW w tej sprawie. I tu jest ten problem, ta zagwozdka. Minister Domański... Nikt z nich ani dzisiaj na konferencji było trzech, wiesz, no takich wyglądających na bardzo ustabilizowanych, tak się wyrażę, panów sędziów. Nie był to mecenas Kalisz, który dzisiaj mały włos przywaliłby Monice Olejnik. I nie było tej kwestii po prostu. Także zobaczymy. Zobaczymy. To może być bardzo ciekawy test na w ogóle finansowanie polskiej polityki. No zobaczymy, rzeczywiście. No, to robi tutaj kłopot coś analogicznego, jakiś inny podmiot, bo wtedy na przykład on może sobie nie życzyć, czy może sobie zażyczyć i tak dalej, a ten pan senator to skąd jest?
Znaczy, to jest Koalicja Obywatelska. Okej, okay, I dobrze. on startował jako komitet obywatelski, swój własny, ma sprawozdanie odrzucone i z tego, co słyszę, to poszła skarga do Sądu Najwyższego i będzie niespodzianka, jeżeli uchylą tą uchwałę, ponieważ rzeczywiście w komitecie Frankiewicza ja nie słyszałem, żeby tam był wielki przewał. To oni tam byli bardzo skrupulatni, aż nadmiernie skrupulatni moim zdaniem. I może być ciekawostka i tutaj Sąd Najwyższy może nam zrobić niespodziankę. Nasi widzowie pytają się też jeszcze, czy przypadkiem Trybunał Konstytucyjny nie może tego powiedzieć, że było to niezgodne z Konstytucją. Dotychczas koalicja nie traktuje poważnie ani Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ani Trybunału Konstytucyjnego, więc jedynie, tak jak mówisz, pytanie, jak ta legalistyczna Państwowa Komisja Wyborcza może zareagować, czy ten legalizm Koalicja trochę tą Izbę traktowała, że ona istnieje, no bo przecież uznała wyniki wyborów. Czy to jest ten problem, że ta Izba uznaje wyniki wyborów i mamy, koalicja 15 października uznała wyniki wyborów, znaczy uznała orzeczenie Izby o uznaniu wyborów. Więc trochę ją uznaje. No prawdziwe kozaki, bo umówmy się, a takie wiesz, z rewolwerami, prawdziwe kozaki. No tak, znaczy tu się podstałem rzeczywiście pewne rzeczy będą działy. Minister Domański ma sporo zagłosów. Prawdziwe kazactwo mogłoby wygrać wybory i nie uznać tego wyniku, dlatego że jest to nielegalna Izba Kontroli Nadzwyczajnej. To byłoby zabawne. Sorry, bo przerwałem, czy coś mówiłeś. Nie, mówiłem, że Domański ma zagwozdkę i to taką solidną, a ja przed chwilą zwaliłem trochę tło u siebie, więc teraz jest takie zobaczyliście białe tło. Nie to tak, jest teraz... Jak polska flaga, tylko w czarno-białym, także... Tak. To z niczym ma się nie kojarzyć, to ma się z niczym nie kojarzyć. To jest wypadek przy pracy. Powiedz nam trochę o Radiu Rebelian, bo no ja żyję, ja 40 lat związany jestem z radiem, a tutaj szukam tego radia i znajduję tylko telewizję na YouTubie, także o co tu chodzi? Znaczy to jest tak, znaczy myśmy byli na Twitterze na początku, znaczy ja dotarłem w ogóle do Radia Rebelian około roku, kiedy ono już działało, hulało na Twitterze, to było konto na Twitterowe, to wtedy, ono się pojawiło wtedy, kiedy pojawiły się pokoje na Twitterze, kiedy była możliwość rozmowy na pokojach twitterowych i wtedy dołączyłem, potem myśmy się tak rozwijali na tych pokojach, aż wyszedł kryzys. Znaczy, kryzys zakładał? Kryzys pokojów twitterowych, tak? To zakładał. To założyła Sylwia, moja szefowa, czyli Sylwia Stępniak, organizatorka festiwalu muzycznego na Śląsku, który teraz ten weekend będzie, w rejonie Rybnika. Potem myśmy się tak rozwinęli, że przyszliśmy na YouTube'a i mamy audycje, rozmowy na YouTubie, regularne, wieczorem, nadzwyczajne w środku dnia, w ciągu dnia, regularne o 19 niekiedy, takie główne to jest punkt wieczoru 20-21. To jest inicjatywa obywatelska, całkowicie obywatelska, finansowana tak jak wy, ze źródeł obywatelskich, poza ci zrzutki Patronite'a i innych wynalazków, które umożliwiają budowanie społeczeństwa obywatelskiego. A propos społeczeństwa obywatelskiego, właśnie aktyw PiS-u się bardzo tak pobudził i pojawiają się takie wątki, że ta kampania prezydencka, która się zbliża, którą będziemy mieli, która nabiera tempa, będzie na przykład finansowana, jeżeli chodzi o kandydata PiS-u, może być finansowana ze środków właśnie ze zbiórek publicznych. I się ogłoszono w trakcie naszego programu. Tak, Miłosz Lodowski to tak propaguje, inni doradcy, te suflerzy Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam hipotezę, że to może tak być, może tą stronę to pójść. I mam też swoją hipotezę, jeżeli chodzi o kandydata PiS-u. Znaczy mam takie... Ja też mam, dobrze. Okej. Więc ja powiem tak,
Z czego to się wzięło? Wzięło się z tego, że jest bunt w PiS-ie, a jednocześnie prezes oponował Błaszczaka jako swojego następcę. Wtedy mi się przypomniał taki tekst Adama Michnika: wasz prezydent, nasz premier. Ja to przerobiłem. Twój prezes, nasz kandydat na prezydenta. I doły PiS-u mają dwóch kandydatów, takich realnych. No pewnie, zobaczę, czy pierwszy to jest Mikusz Nadbereźny, prezydent Stalowej Woli, cudowne dziecko polityczne PiS-u, a drugi... Naprawdę, mówię poważnie. Z Trzaskowskim Nucjusz Nadbereźny przy dobrej kampanii wyborczej może narobić szkód. Nie, ale nie ma szansy z takim, nie ma szansy z takim imieniem. Bo jeszcze raz powiedz, jak się nazywa? Lucjusz Nadbereźny. Lucjusz Nadbereźny. Niestety biedak nazywa się słabo, naprawdę. Słabo się nazywa na wybory, no. Ale okej. Okay, rozumiem, no okej. Okay. A drugi to jest... On ma duże sukcesy w tej Stalowej Woli, żeby nie było. Tak, tak. Więc o, to jest człowiek, który bezpłatną komunikację dla mieszkańców uruchomił, tak. Bezpłatne żłobki. Jego można by w ogóle lansować jako, wiesz, jako że z centralnego okręgu przemysłowego. Okręgu przemysłowego. To jest bardzo fajny, ciekawy gość. A drugi kandydat, który robi wszystko, żeby nie być kandydatem. Tak, to jest ten, co ja go przedstawiam. To jest pan Siewiera, szef BBN-u. A nie, kompletnie się to nie jest Pachołek tego Kaczyńskiego. Ja uważam, słuchaj, że Przemysław Czarnek, świętej pamięci, no jeden nawet nie wiem, nie chcę tutaj mówić, kto to był, ale pewien nieżyjący człowiek powiedział o Przemysławie Czarnku, że to jest w ogóle tylko go odchudzić i zmienić, mówisz, kulturowy styl, czy żebyś tego, i on będzie największą gwiazdą największą gwiazdą PiS-u. I on jest w tej ósemce do testowania, zwróć uwagę, czyli gdzie są Nawrocki, Bogucki, ten Błaszczak, Morawiecki, Patryk Jaki. Jest również tam właśnie ten, jest tam właśnie również Przemysław Czarnek, i on cały czas mówi, że on nie chce. Ale mi się wydaje, ponieważ on ma wielkie, wiesz, uznanie wśród dołów PiS-u, ma naprawdę jaja, umie po prostu, umie rozróżniać między tym, co jest na pokaz, a tym, co jest prawdziwe. Ja nie chcę tutaj jako agitator... Wiem. Znaczy, on ma jeszcze jeden atut. Ten atut nazywa się RAU, czyli frakcja profesorska w PiS-ie, bo frakcja profesorska sufluje Kaczyńskiemu różne rozwiązania. I paradoksalnie jest konflikt, a czy to jest tak, ona to zasugerowała eliminację Beaty Szydło jako takiej trybunki ludowej, która nie wygląda za ładnie, inteligentna, znaczy inteligencją też nie powala, to frakcja profesorska ją wypchnęła. Frakcja profesorska w ogóle budowała układankę PiS-u na Małopolsce i to ona doprowadziła do kryzysu, a jednocześnie doprowadziła do sukcesu, czyli wybrania marszałka. Ona zmiażdżyła opozycję antyprezesowską w Małopolsce. Frakcja profesorska wojuje z Morawieckim i uważa, że Morawiecki narozrabiał w kampanii, i to on odpowiada za gorszy wynik oraz za to, że PSL nie był chętny do robienia deali z PiS-em i że w wyborach samorządowych dostali to, co dostali. I frakcja profesorska obarcza winą Jacka Sasina za utratę Podlasia. I bardzo wyraźnie mówi, że gdyby nie Sasin, to frakcja profesorska doprowadziłaby do utrzymania władzy w sejmiku podlaskim i, uwaga, łódzkim, ponieważ Rau mówi, że to on by doprowadził do utrzymania władzy, ale aparat PiS-u, czytaj Grzegorz Schreiber, wspólnie z synkiem Łukaszem, zmarnowali tą szansę, o może tak. Chciałem użyć bardzo... Michał, nam rozmawia nam się super, przekroczyliśmy czas. No bardzo tak, będzie mi miło, bardzo będzie mi miło zaprosić na kolejną rozmowę. Widzę, że tutaj się nasi słuchacze rozpisali. Sędzia Wesołowski nie wygląda dobrze, gdyż był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości i podpisywał listy do Neo-KRS-u.
Trybunał Konstytucyjny to karykatura sądu, więc na pewno obecna władza nie przejmie się jego orzeczeniami. Potrzebna jest konsekwencja konsekwencja. Tak. Bereźny nad pod Bereźny. No tak, właśnie tutaj Jacek Nowak zgadza się ze mną, że fakt słabe nazwisko, ale skoro wygrał, ja dziś muszę uważać, żeby to drugie D nie przekręciło mi się do góry nogami, kiedy o nim piszę. Nowych ludzi nam trzeba w polityce, Zdzisław Bet. Obecni nawet starzeją się kiepsko, mierny kraj. Dzięki miernej polityce Hitler i Stalin zrobili co swoje. No niestety tak jest, jeśli chodzi o ilość inteligencji, liczbę osób z inteligencji na tysiąc osób w Polsce. I w ogóle też pewnej kultury politycznej. My nie mamy kultury prowadzenia polityki publicznej na dowodach, czego efektem jest na przykład kredyt zero i ci lobbyści za tym kredytem zero. To jest debilny projekt. To jest ta cholerna, ten cholerny projekt Kosiniaka-Kamysza, czytaj Ujazdowskiego, czytaj pani Katarzyny Hall, wychowania patriotycznego. To jest żadnym wychowaniem patriotycznym, tylko to jest projekt ustawy o chaosie w edukacji. Nie, w ogóle PiS, PSL trzy pomysły dla Ministerstwa Edukacji wymyślił bez konsultacji żadnej. Więc tak, to jest ale... Znaczy to dla mnie wyjaśnienie jest bardzo proste. Kosiniak-Kamysz boi się, że takie oczko konserwatywne, Rasi, Tomczak i koledzy wyjdą z klubu. Jak wyjdą z klubu, to klub PSL-u będzie mniejszy niż Polska 2050, a wtedy Hołownia podniesie główkę i powie, a my chcemy więcej ministrów albo wiceministrów. Więc on trzyma tych konserwatystów. A ci konserwatyści rzucają na stół różne pomysły i mówią tak, a jak tego nie zgłosicie, to my wychodzimy. Dobrze, słuchaj, porozmawiamy o nowym konserwatyzmie, bo on jest konieczny w Polsce, takim jak jest... Tak, ale nie ten, który mamy. Nie ten, który mamy. To widzę, że tutaj mamy wspólny temat. Bardzo Ci dziękuję, miło było poznać. Pozdrowienia dziękuję dla Radia. Dziękuję bardzo. Zbania. Dzięki, trzymaj się i widzów. Żegnamy. Żegnamy, do widzenia. Reset Obywatelski.